Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybso i dziś jesteśmy ponownie na wariatkowie, ponieważ musimy znaleźć sposób na to, jak Milki skutecznie podać tą potkę na, na przypomnienie sobie tak naprawdę, kim ona jest, bo ona totalnie nic nie pamięta i to mnie zaczyna coraz bardziej denerwować. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. I muszę wam coś bardzo ważnego powiedzieć, ponieważ zapraszam was bardzo serdecznie na mój drugi kanał, Filip Szczypka. To jest naprawdę bardzo ważna informacja, ponieważ przez cały grudzień będziecie mogli tam oglądać filmy, fajne filmy, nie będę mówić, co to jest dokładnie, po prostu są plany, są już realizowane, więc między innymi tutaj mogę, a nieważne, to jest taki smaczek. Po prostu zapraszam was bardzo serdecznie na drugi kanał, ponieważ tam myślę, że warto, żebyście byli, więc no tyle, ja, zróbcie to dla mnie po prostu, zrób prezent świąteczny dla mnie, pójdźcie na tamten kanał, link jest oczywiście w opisie. A ja was witam oczywiście na wariatkowie, ponieważ dzisiaj musimy znaleźć sposób, jak Milki tak naprawdę dać tą potkę na pamięć. I wy pisaliście naprawdę bardzo fajne propozycje w komentarzach, żebym zamienił tą potkę na potkę, którą się rzuca. I wtedy będę mógł rzucić w nią tą potką i po prostu ona ją jakby sama z siebie przyjmie i nie będzie miała wyboru. I to jest... To jest bardzo chamskie, ale to jest świetny pomysł, więc wydaje mi się, że właśnie to zrobimy. Tylko z tego, co mi wiadomo, żeby zrobić coś takiego, potrzebujemy stół do robienia potek i potrzebujemy tego czegoś, co wypada z creeperów. I powiem wam, że najbardziej ciężkie i tak naprawdę to może być kluczowy problem, to że ja nie wiem, czy ja mam właśnie ten, to się nazywa gunpowder, czy coś takiego. O, to jest coś takiego, tylko szare. To nie mam chyba czegoś takiego. Możemy ewentualnie się przejść po innych jeszcze pokojach tutaj, może ktoś inny będzie coś takiego miał, a jeżeli nie, no to to po prostu poczekamy na noc, jakiegoś creepera upolujemy. Czy tutaj bzyku ma jakiś... On tutaj nic nie ma prawie. Dobra, czyli wiecie co, ja sprawdzę jeszcze w moim toast house. Może tam akurat będzie coś, chociaż szczerze mówiąc wątpię. Wydaje mi się, że ten sposób będzie dobry. Tylko tak sobie też myślę, skąd ja ogarnę stół do enchantu? Ja nie mam żadnego stołu do enchantu. I pomyślałem, że słuchaj, no kurde, jest tylko jedno miejsce, w którym może być ten, jak to się nazywa, stół nie do enchantu, tylko do potek. No no nie, tutaj też nie mam, tu nigdzie nie mam. No i przyszło mi do głowy, że tam w tej fabryce może być. Ja w ogóle mam strasznie mały render dystans, ale mój komputer ostatnio naprawdę troszkę się, że tak powiem, dusi, więc nie jest kolorowo, ale wydaje mi się, że jedynie w tamtej właśnie fabryce jest szansa na znalezienie stołu do potek, ponieważ to jest w końcu fabryka, więc tam myślę, że mamy szansę to znaleźć, tylko jest bardzo duży problem, który nazywa się to, że ja nie mam tego gunpowdera, czy jak to się nazywa, który właśnie jest potrzebny do tego, żeby zrobić tą potkę miotaną, a właśnie to potrzebujemy. I teraz najgorsze jest to, że ja muszę to znaleźć, zanim pójdę tam w ogóle, bo jeżeli tam w ogóle będzie ten stół, to mam tylko chwilę na to, żeby to zrobić, bo jak wiecie, jest tam, no jak on się nazywał, kurczę, zapomniałem, ten Huggy Wuggy, on tam jest i to jest naprawdę nie fajne, nie chciałbym go spotkać. Dobra, spróbujmy znaleźć dziś, ja muszę czekać na noc, żeby się pojawił jakikolwiek creeper przecież, no kurczę, tak go po prostu nie znajdę. Dobra, wiecie co, ja robię cięcie i po prostu wrócę do was, jak będzie noc i mam nadzieję, że gdzieś tutaj się pojawi jakiś creeper. Dobra widzowie, mam creepery, biegałem tutaj i w końcu znalazłem, zrespiły się, ale jest też masa innych potworów, ale nam zależy tylko na creeperkach, więc o nie wybuchaj, nie wybuchaj. Dobra, tu, dobra, nie, kurde, wybuchły, jeszcze ten mnie tutaj będzie teraz torturować. Dobra, i teraz tak, pum, dobra, nie wybuchaj i pum. Dobra, proszę, mamy, nie ma tego gunpowdera nigdzie, tu jeszcze taka dziura wybuchła, najgorzej. Dobra, jeszcze muszę szukać dalej creeperów, bo ten nie wystarczył. Dobra, widzę kolejnego creepera. Może spróbuję go zrobić tą siekierą, może szybciej będzie niż mieczem. Może ta, bo może wtedy zejdzie na raz, czy coś takiego. Dobra, tu, nie wybuchaj, co to jest? Ej, jaka ziemia dziwna, co jest grane? A nie, ona takie po prostu jakoś się zepsuła. Nie, dobra, proszę mnie zostawić, ja żebym sobie przypadkiem tej poty nie wypił, bo jak ja wypiję przypadkiem, to się po prostu, nie wiem, to się zapadnę pod ziemię, przysięgam. Dobra, szukamy następnego creepera, trochę tu dziur porobiłem, ale pomuruję to rano, jak już tych mobów nie będzie. Halo, dobra, widzę kolejnego creepera, chodź tutaj. Mam nadzieję, że żaden mi nie będzie przeszkadzać, znowu tutaj jakiś inny mob. Chodź. Muszę go pokonać, czy widzę kolejnego jakiegoś? Chyba niespecjalnie. Dobra, uwaga, pum, dostał ciosa jednego. Dobra, i pum. Dobra, mamy gunpowdera, okej. Wystarczy nam jeden, tylko mamy tylko jedną potkę, więc w sumie to koniec tak naprawdę. Możemy już w tym momencie lecieć do tego, do tej fabryki i mam nadzieję, że uda nam się tam znaleźć właśnie, ten stół do potek, bo nigdzie go nie ma, nikt go nie ma tutaj w ogóle. W ogóle nie mamy też portalu do Netheru, to jest w ogóle powalone, że my już tutaj żyjemy tyle czasu, a nadal nie mamy portalu do Netheru i to jest mocno zastanawiające. I tu jest tak ciemno, tu trzeba wszystko oświetlić, tu jest za dużo mobów. Ta wioska jest totalnie niebezpieczna w nocy, więc tutaj tak naprawdę ciągle w dzień gramy.
ewentualnie, ja wiecie co, ja może pójdę się przespać. Ej, to jest dobry plan. Ja pójdę się przespać, wtedy może, jak się wystraszyłem tego stracha na wróble, myślę, że to jest jakieś moby. Dobra, idę się przespać, bo jak się prześpimy, to nie będzie tych wszystkich mobów. Będzie ogólnie o wiele lepiej będzie, więc może tak po prostu zróbmy szybkie spanko i wtedy będzie dobrze, bo nie chciałbym z tymi mobami się teraz męczyć, tym bardziej, że jakbym tam jeszcze, jakby mi się jeszcze zrespiły w tej fabryce, to już w ogóle tragedia by była, więc może lepiej się prześpimy. Dobra, piękny dzień, nastał, pora iść do tej fabryki. Dobra, uwaga, ja się trochę boję, ale mam nadzieję, że uda nam się tam znaleźć to co chcę znaleźć po prostu. Wystarczy nam stół do potek. Robimy tą potę szybko, mam nadzieję, że to nam wystarczy, ten gunpowder i to. Wrzucam to, dorzucam gunpowdera i powinno nam się to zrobić. Jak nam się to nie zrobi, to się popłacze, autentycznie się popłacze na miejscu, bo wydaje mi się, że to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie sprawić, żeby jakoś jednak, no żeby podać tą miksturę milki tak, żeby ona, wiecie, nie miała wyboru. Ja wiem, że to jest trochę brutalne i tak dalej, ale to jest dla jej dobra, ona po prostu tego nie wie, ona myśli, że ja ją chcę otruć i tak dalej, a to jest po prostu potak, dzięki której ona będzie miała pamięć znowu, że przypomni sobie, kim byłem, no bo jednak, wiecie, już tam, kurde, ale tutaj jest dziura, już tam, wiecie, już nieważne, że byliśmy razem, że już nie jesteśmy i tak dalej. Mi nie chodzi o to, żeby ona do mnie wróciła czy coś, tylko po prostu, żeby sobie przypomniała. Takie rzeczy musi wiedzieć, to nie może iść przez świat bez tej wiedzy. Dobra, uwaga, jesteśmy w tej fabryce. I teraz tak, gdzie tutaj może być jakikolwiek stół do enchantów, znaczy do potek? Mi się wydaje, że ta fabryka ogólnie jest mega pusta i w niej się totalnie nic nie dzieje. I się mega zastanawiam, dlaczego tu się nic nie dzieje. I to jest mocno podejrzane. Ale najbardziej chciałbym spotkać tego chłopa, bo jak go spotkam, To nie będzie dobrze, nie będzie dobrze. Dobra, przejdźmy tutaj. Tu jest totalna pustka, tylko ten wagon jeździ. Dobra, ale jak przejdziemy tam gdzieś dalej, to myślę, że tam jest szansa jakaś na znalezienie po prostu tego stołu. Ja najbardziej się boję, że on tu będzie. Czy on tam stoi? Dobra, nie ma go. To też niedobrze, że go nie ma. Chociaż, no, sam w sumie nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze. Dobra, mam nadzieję, że go nigdzie nie spotkamy. Jakbyśmy go spotkali, to byłaby lipa. Czy tutaj jest jakieś przejście? Tutaj nic nie ma, tu nic nie ma. Tu są te skrzynki, może w nich coś będzie, ale tu jest totalna pustka. W sumie jak tak teraz myślę, to ta fabryka w ogóle się nie nadaje do... To jest ta książka z ostatniego razu pewnie, co? Szukaj kodu do drzwi, no jasne, że tak. Ta fabryka totalnie, to w ogóle nie wygląda jak fabryka, nie? W sumie nie wiem, dlaczego pomyślałem, że tutaj może być stół. Bo tutaj totalnie nic nie ma, jest totalna pustka, więc trochę lipa. Dobra, to jest tylko znowu ta książka. Czyli znowu stary tunel, no, dobra, to pójdźmy do tego starego tunelu, może tam akurat coś będzie. Dobra, przejdźmy tutaj i tak, nie ma tego Hagiego Łagiego, więc w sumie czuję się w miarę bezpiecznie, tak można powiedzieć, że czuję, że jednak nic nam tutaj nie grozi i mam nadzieję, że znajdziemy to, co chcieliśmy znaleźć i będziemy przygotowani. Dobra, tutaj nie ma przejścia, jest ten stary tunel. O kurde, dobra. Mamy stół do robienia potek, to jest najważniejsze, dobra, uwaga. Teraz pytanie, czy tu gdzieś muszę kontrolować plecy, żeby nie było, że on tu gdzieś przyjdzie. Rzucamy potę, czekajcie, to potę trzeba tu dać. Nie, tu? Tak, tutaj. I teraz muszę rzucić to. Nie, ja potrzebuję jeszcze do zasilenia tego. Nie, dobra, to widzowie, inaczej robimy. Ja to biorę stąd, zrobimy to w następnym odcinku. Ja biorę ten stół, muszę go stąd ukraść, bo musimy to zrobić gdzie indziej. Musimy jeszcze zdobyć, nie, no to muszę jednak pójść do Netheru i to zdobyć. No nie, czyli, co, nie, to jest najgorsza informacja, jaką mogłem dostać. Szybko uciekamy stąd, póki nikt mnie jeszcze nie namierzył. Ja niespecjalnie chciałbym tutaj jakkolwiek wpływać na to, co tu się dzieje. Chcę wyjść z tej fabryki, dajcie mi święty spokój. Dobra, widzowie, czyli musimy pójść do Netheru tak czy siak, zdobyć tą pałkę Blaze'a, żeby móc po prostu to zasilić. I nie, no zapomniałem o tym totalnie, ja myślę, że tego nie trzeba w ogóle do tego, a tu się okazuje, że jednak trzeba. Czyli ten gunpowder jest mi totalnie niepotrzebny, no ale dobra, zrobimy tą potę. Myślę, że w następnym odcinku będziemy mogli się udać do Netheru i zdobyć właśnie to wszystko. Może zrobimy tą potę, już uda nam się ją też podać, milki, zobaczymy tak naprawdę. Ale na dzisiejszym odcinku to by było, widzowie, na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie. Udało nam się zdobyć to, co w sumie mieliśmy zdobyć, czyli mamy stół do robienia potek, czyli najważniejsze, mogę go teraz gdzieś schować w jakieś bezpieczne miejsce, żeby nikt mi go nie ukradł. Mam nadzieję, że to nie ściągnie w ogóle uwagi tego Hagiego Łagiego, że on tutaj nie postanowi odzyskać tego stołu do potek. Mam nadzieję, że mu nie jest potrzebny. Ja myślę, że możemy go zanieść sobie na spokojnie tam na górę do tego mojego, na ten mój strych. Bo tam myślę, że będzie to w ogóle najbezpieczniejsze. Tamto miejsce w ogóle jest ogólnie mega fajne. Mi się podoba ten Toast House i tak dalej, ale tutaj tam na górze, co mamy, to jest naprawdę, to też jest mega fajna miejscowa i myślę, że to nam w zupełności też wystarczy, to co tam mamy, więc tutaj to odłożymy gdzieś. Myślę, że możemy jakiś honorowe miejsce nawet na ten stół znaleźć. Wydaje mi się, że ono może tu
Dobra, niech stoi w tym miejscu. Okej, okay, albo nie, wiecie co, tutaj ono jest takie niby bezpieczne, ale tak wiecie, że się bardzo rzuca w oczy. Myślę, że tu gdzieś do rogu, o, myślę, że to będzie lepsze, jak go tutaj damy. Albo nawet jeszcze lepiej, dajmy go w ten róg, bo jak ktoś wejdzie, to od razu na niego nie zwróci uwagi. No i dobra, teraz tak, do Ender Chesta odłożę sobie tą potę, żeby ona tu była bezpieczna i ten gunpowder. No a póki co, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie. Pozdro, cześć, pa, pa.